Witam Państwa serdecznie. Widzicie Państwo przed sobą szczęśliwego człowieka, któremu ktoś podarował spełnienie marzeń, ponieważ taka wystawa dawnych fotografii była od dawna moim marzeniem. I chciałabym podziękować pani dyrektor Elżbiecie Wiśnickiej oraz pracownikom Trzcianeckiego Muzeum za to, że dzięki ich ogromnej pracy i zaangażowaniu udało się to moje marzenie zrealizować. Sytuacja pandemiczna niestety nie pozwoliła na zebranie większej ilości zdjęć, więc trudno, ale no musicie Państwo wybaczyć, że jest to tylko taki mały skrawek naszej siedliskowej historii, ale są tutaj ludzie i miejsca niezmiernie ważne dla naszej społeczności. Są ludzie, którzy przez wiele lat tworzyli tę społeczność, którzy byli organizatorami, współzałożycielami, założycielami różnych organizacji społecznych, które tutaj do tej pory działały, działają. Mam nadzieję, że będą działały. Są pierwsi sołtysowie tej wsi. Jest naprawdę mnóstwo osób. Są nauczyciele, uczniowie. Wspomnę również, że znajdują się tutaj fotografie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury w Siedlisku, który był bardzo, bardzo prężną instytucją. I dzięki zaangażowaniu pani Mirosławy Szypielewicz oraz pana Stanisława Szypielewicza możemy dzisiaj sobie przypomnieć, jak to było, kiedy obecni 40-latkowie chodzili do szkoły, przychodzili tu na zajęcia, korzystali z różnych kółek, korzystali z różnych form kultury. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za wszystko. Myślę, że nie da się opowiedzieć tego wszystkiego w kilku słowach. Zapraszam również do obejrzenia, zapoznania się z książką, z albumem fotograficznym, który jest w przygotowaniu Trzcianeckiego Muzeum i niebawem się ukaże, ponieważ znajdzie się tam również jeden rozdział o siedlisku. Jeszcze raz chciałabym przeprosić wszystkich, którzy nie znajdą się na tych fotografiach, bądź nie znajdą swoich bliskich, ponieważ sytuacja pandemiczna no jest jaka jest i niestety nie udało mi się zebrać więcej fotografii. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrealizować dalszą część projektu. Pani dyrektor muzeum jest jak najbardziej na tak. Więc jeszcze raz serdecznie, serdecznie wszystkim dziękuję.